Maluchy się rozbudziły. Muszą sobie pobiegać. O, jedna już zrobiła na matę. Siku. Dobrze, na matę, a nie tutaj w końcu. W sumie. Wczoraj odrabaczaliśmy bardzo dzielnie wszystkie swoje działki odrabaczania przyjęły. Dobrze się bardzo książkowo rozwijają maluchy. Tu jest Kora. Bo ma taką białą nóżkę. Tu jest Kizo. Bo ma taką strzałeczkę. Bo dla nas był kiedyś awatarkiem, a teraz już nowy właściciel powiedział, że ma być to Kizo. Tu jest... Ma kropka to Kleosia, ale Kleosia już schowana jest. O, już wyszła Kleopatra, będzie w Olsztynie. Tu jest Kobra. Tu Koszałek. A tu już mówiłem. Troszeczkę im zabawek dorzuciliśmy. Takie chybotliwe koło, żeby one wiedziały, że grunt może być uciekać, że może chybotać w powierzchnię, żeby się już przyzwyczajały powolutku. Dokupiliśmy im także, ale to już dla tamtego na razie miotu będziemy wymieniać, takie maty ortopedyczne, żeby wiedziały, że są różnego rodzaju powierzchnie. To jest ten miot na literę U. Tygrysek to jest ten najbardziej pręgowany. Wszystkie tygryski. A ta, czy ten czysto rudo-biały, to jest muminek. Bardzo ładny też. W ogóle te pręgowskie, wszystkie są ładne w ogóle, tak naprawdę. Zwierzaczki. Huguś. O, tutaj jest Hugo. Wczoraj je mierzyliśmy, w związku z tym, że brały dawki na odrobaczanie. No to Kobra waży 890 gram. Kora 920 gram. Kleopatra 880 gram. Hugo 920, czyli ma największą wagę wraz z Korą. Kizo 880 gram. No i Koszałek 830. Taki filigranowy, najmniejszy z tego całego, a to jest Koszałek. No, maluchy. No i ładne są, takie fajne, radosne pieski. To jest namiot na literę K. A to jest miot na literę U. Też takie tydzień później się urodziły. No tutaj są jeszcze akurat wszystkie wolne. Czekają na nowe domki. Będą gotowe do odbioru pod w pierwszym tygodniu stycznia. A tutaj te już mają praktycznie wszystkie domki zapewnione. One się tak bawią, zapasy, podszczypują, podgryzają się. Ogonki podgryzają sobie wzajemnie. A co tam, Huguś? Spać ci się chce. A, ten biedak. O. Takie ładne maluszki. No i coraz więcej zabawek dorzucamy, będą zaraz równoważnie, będą huśtawki. Także powolutku, powolutku, żeby one się tam przyzwyczajały do warunków. A no widać, że się bardzo mocno ze sobą wtulają do siebie.
Jest im u nich ciepło, ale widać, że no, są ciepłolubne. Lubią tak. A co wy się tam podgryzacie? Co? Kizo z Hugusiem się zaczepiają. O. No dobra. Nie będziemy już maluchom przeszkadzać więcej. Niech się tam poturlają, pobawią się, podgryzą i znowu będą zaraz spały. Od przyszłego tygodnia planujemy już podrzucać troszeczkę karmy innej w puszce, żeby się przyzwyczajały powolutku, malutko, malutko, żeby nie zaszkodziło, ale będą się przyzwyczajać. Tam specjalną taką karmę kupiliśmy.